Wkrótce ruszy budowa długo wyczekiwanego ronda w Podgórzynie. Podpisana została umowa pomiędzy gminą a wykonawcą przebudowy drogi wojewódzkiej z ulicą Żołnierską. Część prac ma zostać wykonana jeszcze w tym roku. Chcielibyśmy wykonać prace, które by były możliwe do wykonania, czyli tam jest wodociąg do przepięcia, są przepusty drogowe, jest do przepięcia światłowód. Te rzeczy chcielibyśmy zrobić w tym roku. Dużo zależeć będzie więc od pogody. Generalnie gdyby aura była dobra, to w 2,5 miesiąca byśmy się wyrobili, ale no raczej będzie to ciężkie w tym okresie. Wykonawca czas na wykonanie zadania ma jednak do końca czerwca przyszłego roku. Inwestor jest sprawdzony, działa błyskawicznie i skutecznie. Mówi Mirosław Kalata, wójt gminy Podgórzyn. Inwestycja będzie kosztować 2 400 000 zł, a źródeł finansowania będzie kilka. 500 tysięcy to są środki nasze gminne. 500 tysięcy to jest udział Urzędu Marszałkowskiego oraz bon inwestycyjny, który żeśmy otrzymali w wysokości 500 tysięcy z tak zwanych środków rządowych. Druga część kwoty jest przełożona na drugi rok, na rok 2021. Jest to kwota około 1 000 000 zł i mamy wstępną deklarację Urzędu Marszałkowskiego, że 500 000 zł też dofinansują to zadanie. I druga część to jest kolejne 500 tysięcy, to będą te środki własne gminy. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zapewnienie bezpiecznego dojścia do pobliskiej szkoły jej uczniom. Samo rondo jako element dla ruchu kołowego to jest jednym z elementów inwestycji. Tu jest też ważne, albo może jednym z najważniejszych rzeczy tej całej przebudowy skrzyżowania, to jest wykonanie bezpiecznego dojścia dla dzieci, dla młodzieży, dla rodziców do szkoły z wykonaniem odcinka ścieżki rowerowej. Wykonawca zapowiada, że utrudnień dla kierowców będzie niewiele, a ruch będzie odbywać się płynnie.